Od niedawna właścicielem olszyńskiego Nowostratu jest belgijska grupa Albriso Gifi. Zarówno nowe kierownictwo spółki, jak i burmistrz olszyny Leszek Leśko chcą zacieśnić współpracę tak, by dobrze służyła ona mieszkańcom naszej małej ojczyzny. Jestem niesamowicie usatysfakcjonowany spotkaniem z nowym kierownictwem firmy Nowostrat. Jest to firma funkcjonująca od wielu lat na terenie Olszyny. Poprzednim właścicielem był Francuz, pan Lionel, który po prostu na etapie rozwoju tej firmy kilkakrotnie się z nami kontaktował, a później po prostu o samorządzie gminy nigdzie nie wspominał i w ogóle nam nie pomagał. Natomiast firma belgijska, która zatrudnia w chwili obecnej na stanowiskach tutaj dyrektorów w Olszynie tych ludzi, którzy od samego początku tworzyli tą firmę, Nowostrad, to są ludzie odpowiedzialni, zaangażowani, którzy deklarują daleko idącą współpracę z samorządem gminy Olszyna, jak również liczą na tą współpracę ze strony samorządu w stosunku do firmy Nowostrat. Jestem przekonany, że deklaracje złożone u nas w Urzędzie Miejskim w Olszynie przez nowe kierownictwo Nowostratu będą realizowane. Jestem przekonany, że na ile samorząd gminy będzie mógł wspierać tą nową firmę to będziemy po prostu czynić wszystko, ażeby usatysfakcjonować właśnie tą drugą stronę. Deklaracje z naszej padły strony, że chcemy jak najszybciej zorganizować u nas w urzędzie miejskim w Olszynie giełdę pracy Taką giełdę pracy w porozumieniu z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Katarzyną Chudymą już uzgodniliśmy. Ta giełda pracy powinna odbyć się w najbliższych dwóch tygodniach. No i chcemy pomóc w ten, w ten sposób e, kierownictwu nowemu e, zatrudnionemu w Nowostracie, żeby ta opinia, która, która dotychczas funkcjonowała w umysłach no i była przekazywana z ust do ust jako ta firma, która chce dużo natomiast od siebie dla zatrudnionych pracowników daje niewiele, żeby po prostu ta opinia przestała, przestała być w umysłach naszego społeczeństwa. Takie uda pracy pozwoli na to, żeby w najbliższym okresie, w krótkim okresie zatrudnić dodatkowo natychmiast 20 osób. No a docelowo docelowo kierownictwo planuje zatrudnić około 100 osób kolejnych, tym samym zwiększając produkcję swojego wyrobu i tym samym oczywiście Eksportując te swoje wyroby na rynek zachodni, jest szansa, że właśnie ta firma będzie największym producentem swoich wyrobów w Europie. Jestem, jeszcze raz powiem na, na zakończenie, bardzo zadowolony, że nareszcie ludzie, Polacy, którzy kierują tą firmą, tą firmą belgijską właśnie w Olszynie, Chcą zrobić coś dla naszego społeczeństwa tutaj w tej małej ojczyźnie naszej gminie Olszyna, jak również chcą współpracować szerzej z innymi producentami. O planach, jakie względem zakładu w Olszynie ma nowe kierownictwo, w kolejnym materiale opowiedzą dyrektorzy Paweł Sitkiewicz i Paweł Szymutko.